Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu przekazać pewne informacje, które przetestowałem już na sobie wielokrotnie. Chciałbym też zaznaczyć, że na moim kanale wszystkie filmy, które są już tam umieszczone na różnych tych playlistach, są to filmy, są to eksperymenty przeprowadzone na mnie, testy, które sobie lubię po prostu testować sam na sobie, bo wtedy osobiście wiem, czy coś działa, czy coś nie działa. Dlatego dzisiaj chciałbym poruszyć pewien ważny temat, jak sobie poradzić nie tylko w ciężarówce, nie tylko w ciężarówce, ogólnie w życiu. Jeżeli przykładowo bolą nas plecy albo samopoczucie mamy niższe, czy złapie nas jakiś katar, teraz jest taka pora, zbliżamy się do takich dni jesiennych, jesienno-zimowych, no i dopadają nas różne dolegliwości, właśnie jak katar, kaszel, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam powiem szczerze, że postanowiłem Wam nagrać ten odcinek ze względu na to, że przetestowałem to już też wielokrotnie, a w szczególności, to zaraz o czym Wam powiem, przetestowałem to, a w szczególności przez ostatni tydzień. Jestem, tak powiem Wam, nawet w podwójnym szoku, dlatego chcę Wam powiedzieć, co mi pomogło, ale żeby to wyjaśnić, to troszeczkę musimy cofnąć się do tyłu kilka tygodni. Otóż, proszę Państwa, gdzieś tak w połowie lata tknęła mnie taka myśl, a ze względu na to, że już od kilku lat słucham tylko i wyłącznie swojego takiego wewnętrznego głosu i nakręcę Wam o tym też film, jak tylko będę miał czas. Mam dużo fajnych w ogóle filmów dla Was gdzieś tam w głowie, ale wiadomo, no nie ma za bardzo na to wszystko czasu, tylko chcę Wam szybko to powiedzieć. No, słuchając swojego głosu, postanowiłem wyjść na pole. Oczywiście gdzieś tam z dala od drogi i tak dalej. Pokażę Wam nawet to pole za chwileczkę, o co mi chodzi, jak to wygląda. I narwać i ususzyć zioła. Zioła, które leczą. Zioła, które... Rośliny, które zostały przez chyba ogromną większość ludzi zapomniane. Wiem, że pewnie będziecie się śmiać, ale też są, czy znajdą się takie osoby, które powiedzą, że to jest bajka, że to nie działa. Okej, no słuchajcie, no każdy sobie niech robi i myśli, co chce. Jak widzicie, tutaj jest tego mnóstwo. To jest bardzo małe pole, a zobaczcie, ile tego jest. Zerwałem nawłoć pospolitą, do tego jeszcze dorzuciłem wrotycz. Nie bójcie się wrotyczu, wrotycz nie truje. Sami widzicie, że idę, nagrywam dla Was film, żyję i mam się bardzo dobrze, więc nie wierzcie w to, co powszechnie jest mówione, że wrotycz zawiera tujon, tak, i on nas zabije. Delikatnie tylko Wam powiem, że to jest gówno prawda. I do tego wszystkiego jeszcze dołożyłem jeszcze lawendę. Wszystko oczywiście ładnie sobie zebrałem, wysuszyłem, przygotowałem. Pokażę Wam,
gdzieś tam zaraz, jak wrócę do ciężarówki, jak to wygląda po ususzeniu. I opowiem Wam w dalszej części, co się ogólnie wydarzyło. Sorki, musiałem na chwileczkę przerwać, bo tu jakieś ciągniki jeżdżą. Ogólnie jestem, jak widzicie, na jakimś polu. Ale nieważne, słuchajcie. Ja zebrałem te wszystkie roślinki, jak już mówiłem. Przygotowałem sobie jakąś tam porcję właśnie w trasę. I w zasadzie to już się zaczęło jeszcze przed turą, gdzieś tak w sobotę. No słuchajcie, zaczęło boleć mnie gardło. Jestem w szoku, dlatego że ja w ogóle nie wiem, co to jest choroba. Ja nie choruję. I powiem Wam za chwileczkę, też tam w jakiejś części tego filmu, co mi pomaga, aby nie chorować. Zdradzę Wam tą nietajemnicę. Słuchajcie, pokażę Wam też za momencik, już jak wrócę, już jak mówiłem, do auta, jak ja to robię. I uwierzcie mi, czy nie, te trzy zioła mi pomogły. Byłem w szoku. Przez dwa dni przestało boleć mnie gardło. Ogólnie się zacząłem lepiej czuć i kataru. Jak widzicie, też już w ogóle nie wiem, co to jest. Co to jest katar w ogóle. Ale to nie koniec. To nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Po około dwóch dniach przypomniałem sobie o starym, sprawdzonym, też Wam za chwileczkę pokażę, antybiotyku. Oczywiście naturalny. Słuchajcie. Przyroda dała człowiekowi wszystko, co jest mu niezbędne, aby być zdrowym, aby się leczyć, jeżeli jest taka ogólnie potrzeba. Co to za antybiotyk? Też Wam za chwileczkę pokażę, jak ja to robię, jak go zrobić. Składniki macie generalnie wszyscy, praktycznie myślę, że każdy ma to w domu. Ale już Wam powiem, jest to czosnek, miód prawdziwy, od zaufanego pszczelarza najlepiej, taki jak ja mam, i odrobina wody. I 24 godziny czasu. Minimum. I to zrobiło magiczną rzecz. Ja jestem zdrowy. Nic mi nie dolega. Ale, drodzy Państwo, jeszcze muszę dorzucić dwa czynniki, które na pewno pomogą, na pewno pomagają, mi pomagają, a mianowicie zbliża się już powoli w końcu sezon na morsowanie i będę Was pewnie gdzieś tam w jakichś dalszych filmikach do tego zachęcał, bo nie znalazłem człowieka, nie znalazłem morsa, który lubi sobie popływać gdzieś tam w tej lodowatej wodzie, który choruje, któremu to nie pomogło, więc do tego wrzucić należy jeszcze właśnie morsowanie, wzmacnia to organizm na pewno, bo ja się przyznam, po prostu słuchajcie, ja no mam opory do tego, pomimo tego, że to już chyba jest drugi czy trzeci rok będzie, gdzie tam wchodzę sobie do tej wody, ale nie ukrywam, że też mam opory, żeby tam wejść, wiadomo, o co chodzi, ale trzeba się przełamać w końcu i zacząć wchodzić, bo to jest dla naszego dobra, dla naszego zdrowia. Kolejna sprawa, jeżeli mógłbym postawić to w jakiejś hierarchii ważności, bo to wszystko jest ważne, tutaj nie ma czegoś takiego, że coś jest mniej lub bardziej ważne, ale gdybym mógł to postawić, to co za chwileczkę Wam powiem, jest najważniejsze. W tym wszystkim jest to najważniejsze. Słuchajcie, o co mi chodzi. Jeżeli zachorujecie, jeżeli coś Wam zaczyna szwankować ze zdrowiem,
bardzo często ja przez chwileczkę miałem takie coś i zacząłem myśleć, czym zacząć się ratować. To człowiek popada w panikę. Panikujemy, tak? No bo kurde, byliśmy zdrowi, a teraz coraz gorzej, co to teraz będzie? Aby uniknąć dalszych problemów i nasilania tego złego stanu, bardzo ważną rzeczą, to trzeba się tego nauczyć, każdy może się tego nauczyć, jest czysty umysł, jest jakby to wam powiedzieć, pomimo tego, że jest źle, że się bardzo źle czujemy, tak, i pogarsza się ten stan zdrowia, niestety, to trzeba wypracować sobie mechanizm, słowo mi uciekło, bardzo ważne, słuchajcie, no, pozytywne, chodzi mi o pozytywne myślenie, nieważne jak jest źle, to nie tylko chodzi o chorobę, może być bardzo źle ogólnie w życiu, bo dużo kłopotów, bo dużo problemów, jeżeli tylko zaczniecie patrzeć pozytywnie, mimo wszystko, na wszystko dookoła, mimo tego, że nie jest dobrze, to zobaczycie, że dokładnie dostaniecie od wszechświata to, o czym myślicie. Bardzo często będę o tym mówił, bo tak działają te ogólnie te wszystkie energie. I ja w pewnym momencie wpadłem w taką jakby panikę. Ja już sobie chyba zawrócę. Słuchajcie, wpadłem w taką jakby panikę, ale ja znam już te mechanizmy i pomimo tego, że stosowałem to wszystko, co przed chwileczką wam powiedziałem, jeszcze z automatu uruchomiłem właśnie pozytywne myślenie i uważam, że to właśnie to, ten czynnik miał decydujący wpływ na to, że ja dzisiaj jestem zdrowy jak ryba. Ale drodzy Państwo, jeszcze chciałbym dwa słowa przekazać na temat paracetamolu, bo pewnie większość z nas, jeżeli coś tam się dzieje, bolą plecy, boli głowa, kręgosłup i tak dalej, mięśnie, no to sięgamy po tabletki. Przyznaję się bez bicia, też to robię, ale odchodzę od tego powolutku, ponieważ dotarły do mnie informacje, że tym bardziej, jeżeli stosujecie to codziennie, bo ja też miałem taką pracę, gdzie byłem po prostu zmuszony, że tak powiem, jeść te tabletki na ból głowy, mięśni, ale dotarły do mnie informacje, że paracetamol, czy tabletki zawierające paracetamol, mają negatywny wpływ na przede wszystkim naszą wątrobę i na, myślę, tak jak każdy lek, tak? Na jedno pomaga, a na drugie szkodzi. Dlatego przekazuję wam dzisiaj te informacje. Ja bym zapomniał, właśnie teraz sobie przypomniałem, bo jeszcze ważna sprawa. Słuchajcie, jak radzić sobie z bólem pleców. My, kierowcy, zawodowi, ja chyba bym nawet pokusił się o takie stwierdzenie, że każdy kierowca zawodowy w pewnym momencie, czy po prostu wcześniej, czy później, będzie miał problem z plecami, albo przede wszystkim problem z mięśniami, ponieważ my siedzimy za kierownicą cały dzień w tej samej pozycji. Nie ma szans nawet na to, żeby odejść, tak jak od biurka możemy sobie odejść nawet tam na 10 sekund, na 30, my tego zrobić nie możemy. I mięśnie, które są cały czas w tej samej pozycji i są napięte, zaczynają po prostu boleć. I za chwileczkę powiem wam, przypadkiem to odkryłem i zacząłem to testować przez kilka kolejnych tygodni i dzisiaj już jestem przekonany o tym, że to działa.
jak sobie z tym poradzić. Otóż na ból pleców, uwaga, pomógł mi, czy pomogła mi woda z ogórków kiszonych. Wyobrażacie to sobie? Tą wodę, którą ja praktycznie zawsze wylewało się tą wodę, tak, do kibla czy do zlewu, bo pod co, jaką wodę po ogórkach pić. Ale jeszcze raz podkreślę, mój wewnętrzny głos w pewnym momencie, kilkanaście tygodni temu, powiedział mi: nie wylewaj tej wody, wypij tą wodę. I ja ją wypiłem i się nie zatrułem. No i za pierwszym razem przestały boleć mnie plecy, ale tak sobie pomyślałem, no może taki po prostu, nawet nie powiązałem tego. Szczerze się przyznam, nawet tego nie powiązałem z wodą po ogórkach kiszonych. Oczywiście ogórkach kiszonych własnej produkcji, nie jakieś tam ze sklepu, absolutnie, tak? No ale później znowu to zrobiłem, tak lampka mi się zapaliła, mówię, kurde, ale o co chodzi, tak? I tak zrobiłem trzeci, czwarty, dziesiąty raz i uwierzcie mi, że to działa. Woda po kiszonych ogórkach, przynajmniej w moim przypadku, powoduje wyeliminowanie bólu mięśni. Bólu mięśni tu, tutaj gdzieś, tak? Wiecie, jak siedzimy, ręce są cały czas na kierownicy, plecy są tak cały czas w tej samej pozycji, bolą mięśnie. Spróbujcie, bo w moim przypadku to pomogło i na dzień dzisiejszy dzięki tym ziołom, dzięki wodzie po ogórkach, dzięki morsowaniu, bo to też ma mega pozytywny wpływ na mięśnie i dzięki pozytywnemu myśleniu, dzięki temu myśleniu przyciągamy do siebie rozwiązania, które możemy zastosować, aby pozbyć się czy choroby, czy poprawić swoją sytuację w życiu ogólnie. Te wszystkie składniki, czynniki pomogły mi po prostu na moje problemy. I to już bym chciał dzisiaj zakończyć. Pokażę Wam za chwileczkę jeszcze na szybko, jak wyglądają te zioła, jak wygląda ten antybiotyk, o którym wam mówiłem przed chwileczką. I to tyle. Życzę Wam dużo zdrowia, wytrwałości, żebyście się nie poddawali i pozytywnie myśleli, bo nie mamy generalnie innego wyjścia, jak sobie samemu pomagać. Nie czekać na innych. Rozwiązanie na wszelkie problemy i kłopoty jest, czy tkwi w nas samych. Tu i tu. Ok, do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Proszę Państwa, ja już jestem w aucie i chciałbym Wam pokazać, tak jak wspominałem, jak przyrządzić antybiotyk. To jest magia. Po prostu to, co za chwileczkę Wam pokażę i pokazuję, to jest magia. Zobaczcie, to jest miód mniszkowy, prawdziwy, z prawdziwej pasieki. Następnie kilka ząbków czosnku. Możecie czosnek zmielić lub go pokroić, tak jak ja tutaj go pokroiłem. Tu akurat już po prostu wypiłem ten cały eliksir. W takim słoiczku wystarczy bez problemu, jak dla jednej osoby. Ja akurat sobie pokroiłem tak, jak widzicie, ten czosnek. I teraz tak. Miód, czosnek i odrobina wody. Mieszacie to wszystko razem i odstawiacie, zamykacie, zakręcacie sobie słoiczek i odstawiacie to na minimum 24 godziny i już jest ten cały eliksir gotowy, można już rozpocząć kurację. Mega sprawa. Robi ogromną robotę. Kolejna sprawa. Zobaczcie, przygotowałem tutaj dla Was. To jest lawenda już po ususzeniu. To jest ta lawenda, która rosła u mnie, która rośnie u mnie w ogrodzie. Tam gdzieś jest jakiś filmik chyba z lawendowy zakątek. Dokładnie to jest ta lawenda.
Ona po rozdrobnieniu już do herbaty ziołowej wygląda tak. Następnie to jest wrotycz, który oczywiście nagadano nam, że jest trujący. Zobaczcie, ja go piję i żyję. Nic się ze mną nie stało, tak wygląda wrotycz. Kolejna sprawa i to zrobiło ogromną robotę. To jest po ususzeniu nawłoć pospolita tak zwana, którą zbierałem niedawno na polu. Pokażę wam, o co mi chodzi. Zobaczcie, ja mam tą nawłoć tutaj całą. Rozdrabniam gdzieś do tego miejsca. Gdzieś do tego miejsca, tutaj tej łodygi, liście tylko, listki sobie tylko zbieram jeszcze. Łodygę zostawiam, w ogóle tego nie zaparzam. Rozdrabniam sobie gdzieś dotąd. I koniec. Po rozdrobnieniu wygląda ona tak. I to wrzucam sobie do kubeczka. Ja mam taki metalowy kubek. Gotuję od razu wodę z tym wszystkim tutaj dookoła, co tu widzicie. To wszystko sobie gotuję. Zaparzam, że tak powiem, nie tak jak herbatecz, tak? Że wlewamy wodę do kubka i ona się zaparza. Ja to robię w ten sposób, że ja sobie to gotuję do takiego momentu. To trwa około 10-15 sekund, zależy jaki gaz duży macie w tym metalowym kubku, do takiego momentu, aż to się zacznie lekko pienić, tak jak mleko kipi. I już podnosi nam się do góry i wyłączam. Wyłączam, nakrywam sobie przykrywką i czekam tak z 10-15 minut, takie, żeby po prostu można było już sobie to spokojnie wypić, nie poparzyć się i napar elegancko już jest zrobiony. No i co? To chyba wszystko, co chciałem wam pokazać. No wiadomo, już tej wody po ogórkach nie będę wam pokazywał, każdy wie, o co chodzi, jak wygląda. Okej, i to byłoby na tyle.